A teraz chcemy Państwu przedstawić ukraińskich laureatów konkursu Patria Nostra. Inicjatywa zachęca młodych Polaków na całym świecie i osoby polskiego pochodzenia do kreatywnego spojrzenia na historię naszego kraju. O szczegółach Konrad Reluga. Atrakcyjna nauka historii Polski przez tworzenie pomysłowych i nieoczywistych prac filmowych to główny cel konkursu Patria Nostra. Co roku w inicjatywie bierze udział młodzież z Polski i z zagranicy. Tworzymy 5 odrębnych konkursów w ramach jednej edycji, 4 konkursy regionalne, które pokrywają całą Polskę oraz konkurs światowy. W Warszawie konkursowe nagrody i wyróżnienia odebrała młodzież z Ukrainy. Przez rosyjską agresję wszyscy mieszkają w Polsce. Dla tych dzieci to jest bardzo ważne. Wszystko, co jest związane z Polską, jest bardzo ważne, ponieważ większość z nich ma polskie pochodzenie, mają kartę Polaka. Laureaci konkursu Patria Nostra otrzymali też wsparcie w ramach akcji Szkoła dla Was. Podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki wręczono im laptopy do nauki zdalnej. W sumie ukraińscy uczniowie przebywający w Polsce otrzymali do tej pory ponad 1000 komputerów przenośnych. Bardzo ich potrzebujemy, bo mamy zdalne nauczania, w ukraińskich szkołach do końca czerwca. Kolejne laptopy przybywają od Polonii i francuskiej. Zdaje się, mamy uzyskać około 3000 laptopów. Trwają też prace nad przygotowaniem wakacyjnych półkolonii dla dzieci z Ukrainy, które będą połączone z nauką języka polskiego.